Londyn, jak się masz? Trochę za czysty jak na Londyn, powiem szczerze. Landromat. Ty co, i tu wchodzisz? Jest większa... Nie, no tu jest większa przestrzeń. Ty, no tu masz jakieś boczne pokoje, tu. Fiu, fiu, fiu. To jakiś syp, nie wiadomo o co chodzi. Tu jakiś... Nie wiem. A, i tutaj moje mieszkanko jest. Tak. Do liczenia pieniędzy. Nie, no jest inny układ, bez kitu. No, tutaj o wiele więcej. A tu, do góry? Do góry też chyba masz. O kurde, nie, no tu... O, tu masz 3 piętra, chłopie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Kurde, no chyba trzeba kupić ten... Rolki, nie? Więcej prole. Chociaż... No prawda jest taka, że no więcej towaru, ale jakoś tak nie czuję, żeby więcej klientów przychodziło, nie? Może w te automaty trzeba zainwestować, więcej tych automatów? Może to jest metoda w tym szaleństwie? Jeszcze jeden, nie wiem, automat do kawki na przykład kupić? Może, może? Automat do kawki, bo oni często tą kawkę kupują, to tutaj postawię jeszcze jeden automat do kawki. Dobra, nieważne, nie postawię jednak, bo się nie mieści. Ale tu się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści. Bardzo dobrze. Trochę ciasno, ale nikt nie mówił, że będzie ten... Dużo miejsca. Te kartony leżące wszędzie, bajeczka. O, zobacz, zobacz jak się rzucili na tą kawę. Maciuś pierwszy, żeby ten cappuccino sobie wypić. Jeszcze rozpuszczalnikiem tutaj kurde popije i zadowolony. Oho, już się zaczynają psuć te prolki. Dzień po tym jak się gwarancja skończyła, to się zaczęły psuć. Uwierzycie wy w to? Pam, 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 pam. O Boże, 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 ile tutaj pracy. Najgorzej. A tak mówiłem, taki biznes, przy którym nie trzeba dużo robić, a tu widzisz. A tu widzisz, karma mnie szybko zweryfikowała. O, dzień na plus. Wielkie zwycięstwo. Bo możemy iść się przespać. I chyba tak zrobię. Prześpimy się, pyk. Żeby jeszcze trochę przyspieszyć tutaj naszą machinę drukowania pieniędzy. Nie no, jak kurde, ja mam tutaj wygrindować 30 tysięcy dolarów na pralnię w Tokio albo w Londynie. To lepiej, żeby ludzie na YouTubie 1000 łapek w górę zostawili. Minimum! I się zastanowię. Tak, tak. Więc do dzieła. Do dzieła! Tam oglądający odcinkowi. Dawaj tutaj, kurwa, to. Cyk, 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 cyk. Zbieraj, zbieraj pieniądze, pieniądze, pieniądze. Zbieraj, zbieraj, zbieraj do wiaderka. Szkoda, że to wiadro rzeczywiście się nie wypełnia, nie? Ja chciałem zobaczyć, jak to wiadro jest tak po sam czub napełnione miedziakami. O, co by się stało? O, dobra, reszta się skończyła w tym. Nie, ten sprzątający mop? Gigapotężny. Gigapotężny. No dobrze, policzmy siopę. Ile mamy siopy? 1700. Lepiej, lepiej. Czyli to już nas powinno wywindować do 4000. Czyli ponad 10% naszego targetu. Tak, tak, tak. Ale ten target za chwilę się rozpłynie. Z tego względu, że chyba kupię więcej. Chyba więcej maszyn kupię. Tu trzeba tą operację na przykład naprawdę zmaksymalizować. Dlatego też kupuję tak. Jeszcze 2 suszarki. Brimus. 2 pralki. Nawet 3. Pasuje. Aż tutaj FPS-y zaczynają spadać. Już taka operacja nam się zrobiła. Można? Można. Dawaj to. Teraz tak. Pralkę jedną jeszcze tu damy. Pyk. Damy jeszcze tu praleczkę. Nie, tu jeszcze jedna się zmieści ze spokojem. Suszareczkę damy tu. No, tu już niestety nie damy, bo się nie zmieści. Ale tu możemy dać. Z jakiegoś powodu tutaj jeszcze rządek możemy. Okej, okej, okej. Niech będzie. Jeszcze jedną tu się da i będzie dobrze. Będzie dobrze. Co się znowu zepsuło? Nie no, psują się te automaty. No, dzień po gwarancji, nie? Dzień po gwarancji i do widzenia. Generalnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o ilość maszyn teraz, którą mamy, to już powoli jakby klientów tyle nie wchodzi, nie? Żeby to ogarnąć dobrze. Żeby to zużyć przede wszystkim. Oczywiście, wszędzie towar się skończył. Jak żeby nie inaczej. No co, otwierasz te drzwi? Nie mam jeszcze jakiegoś tego? O, skończyły się, musimy kupić. Musimy dokupić więcej wkładek do maszyn. I myg lecą z nieba, tak, tak. W dużej ilości. Kurwa. Z helikoptera to chyba ta nowa technologia amazońska. Tu widzę, że pralki się popsuły. O jejku, jejku, jejku. Non stop coś.
non stop coś. Dobra, cyk. No to jest na serio, never ending story, już pierdolca dostaję z tym. Z tym ogarnianiem tego wszystkiego, tych plam. Uzupełnianiem. Boże, Boże! Aż FPS-y mi do 47 spadają. A co by było, jak ja bym tutaj naprawdę taki ten labirynt zbudował z pralek? Myślę, że gra zostałaby wtedy złamana i zrobiłaby przysiad. Tak coś mi się wydaje. Ale jak tu rwie, FPS-y teraz czuję, no. Jest trochę dramat. O, pralka się zepsuła. Boże, ile kartonów tu wszędzie leży. Co za syf, co za syf. Dobra, jest. Nie no, ja już bym chciał kupić tą pralnię w Londynie. Bo jestem ciekaw po prostu, czy to jest 1:1 takie same pomieszczenie, czy co? Dobra, 3000 dolarów. Pyk. O, w sumie mogę iść się przespać, tylko czekaj, wyczyszczę tutaj. No tu, że jakichś kubków, nie kubków, pierdoletów. Idziemy, spank. Spanko. Cyk, cyk. O, zobacz, 2000 na plus. Można, można. Kurde, na tym dywanie to nawet nie widać tych śmieci. Bez kitu. Dobra. No ale siopę robimy bardzo dobrą. To trzeba przyznać, że pieniądz bardzo, bardzo dobry leci. A tej jednej pralki najbliżej drzwi chyba nawet nie używają ludzie, nie? Czy zbierałem z niej hajs? Nie wiem. Nie wiem. Automaty oddają, zainwestuj? Wcale nie oddają. Do automatu musisz mieć wkładki. Wcale tak dużo siana one nie dają. Tyś. Jeszcze musimy tak, jedną suszarnię kupić na pewno. Turururu, 1600 kolejne. Nie no, może się uda wyfarmić na tą pralnię, cholera. Otwierać! No i tu drzwi zamknął. Na pewno jeszcze jedną suszorkę. Ej, siedzi chłop, zobacz. Używają tych kurde siedzonek. Rzadko, bo rzadko, ale używają. A tych to nie używają, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale niech będzie. Może automat pralniczy bym jeszcze kupił jeden. Nie wiem gdzie go zmieszczę, ale niech będzie. Cyk, cyk, cyk. Ej! Chyba sweet spot gdzieś tutaj. O, dobra. Trafiłem. Chyba będzie trzeba to jakoś inaczej zrobić. Ja bym proponował tak. Zrobić tak. Jeden automat tak. Albo nie, tak. Nie, tak, tak. Nie. Kurwa, nie wiem. Poczekaj. Zobaczę tutaj. O. Zrób tak. Tyk. Dawaj go. A, nie może. Dawaj go. Tego tak. Uwa. O, tak te automaty postawimy. No, tu nam trochę miejsca się zwolniło. No, ewentualnie to będzie można jakoś przesunąć, tak mi się wydaje. A tak zrobić, kurde, taki labirynt. Jak najwięcej tego upchać, żeby się gra zepsuła wręcz. Brzmi jak dobry plan. Nie, o tą ławkę to ja sprzedaję. Daj spokój, nikt tego nie używa. To jako wycieraczkę możemy postawić, o, tutaj. Dokładnie, ogromna wycieraczka. Dobra, a jakby zrobić właśnie takie automaty, po dwa pokupować? O, tu się w ogóle towar skończył. Boże, jaki dźwięk. Tutaj ta się jeszcze spierdoliła. Tak, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Weźmiemy ten automat też. Tak. I kupię jeszcze, czekaj, to jest automat do przystawek i do napoi. Tak zrobimy, po dwa. Takie bydlaki. Nie, tutaj tyle tego, musimy zmaksymalizować tą przestrzeń. Zmaksymalizować, koniecznie. Ale już mam takie spadki FPS-ów. Już gra mówi, nie, no co, no co on odpierdala. Nie tak miało wyglądać. Tak, pyk, 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 pyk. Dobra, teraz jeszcze weźmy do kawy. Tu już dwa mamy, więc nie ma problemu. Pyk. Dobra. Teraz tak, ta kanapa na razie nie chce tutaj stoi. Ale będzie można tutaj więcej tych pralek dać. Ewentualnie tutaj ten stolik bym dał, czekaj. Potrzebujemy tutaj ścian, żeby więcej tych luzowników różnych powstawiać. Będziesz tak, wchodził tu, cyk, cyk. Wiadro mocy, kosze pod tym, kosze na tym. Kaktus, bardzo ważne. Modem do internetu. Tak, na pewno też dozowniki do mydła będzie trzeba dodatkowo porobić. Kurwa, tu się już ten skończył towar. Boże, 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 Boże! Nie to chciałem zrobić, nieważne.
No i też się towar już kończy. Boże! Nie, ja zepsuję tą grę, Wypierdoli zaraz coś. Dozowniki do mydła. Ale musimy hajsiwo tu pozbierać i ponaprawiać. Jest grubo, Ale te śmieci. Ile mamy hajsu? A, skromne 2000. Jakoś sobie z tym poradzę. Pyk. Co ja tutaj robię? Dobra, musimy więcej, maszyn, widzowie, FPS-y muszą mi jeszcze bardziej spaść. Może tak, daj, czekaj. Daj, może jak są te. Spróbujmy może tak. I drugi dozownik mydła zrobimy tu. Po dwa, okej. Dobra, wszystkich mamy po dwa, prawda? A, dwa do wymiany, dwa te. No i teraz to już tylko, kurde, suszorki i tak dalej, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery i te. Zajebiście. Kurwa, jaki syf. Jest grubo, jest wysoko. Stworzyłem potwora. Największa pralnia w historii wszechświata. Pyk. Daj tak, jeszcze jeden dozownik tu. O, daj tutaj towar. Cyk. Cyk. I teraz tak, pralki. Ustawiamy pralki, kolejny rządek. Suszarki. Zegar jeszcze muszę przesunąć. Dobra. Zegar damy tu nad drzwiami, niech będzie ta. Cyk. Jest zegar. Pasuje. Kurwa, psują się te prolki, Boże. Zobaczymy, jaki tutaj teraz będzie hajs zgarniany. Jak ludzie będą tego wszystkiego używać. O ile będą używać, bo w sumie to nie wiem, czy będą używać. Tu jeszcze mamy sporo przestrzeni. Tu będzie trzeba jakieś coś. No chyba więcej tych automatów jakiś. Na, chyba na smakołyki najwięcej generują, tak mi się wydaje. Albo na kawkę. Kurde, kawkę to oni też tutaj widzę, że chętnie. Wszystkiego chętnie używają tak naprawdę. Albo pralki po prostu tutaj dokoptuje i pasuje. Więcej pralek i do widzenia. Dobra, idę się przespać. Boże, FPS-y. 38 FPS-ów. Ciekawe, czy zbije poniżej 30 FPS-ów. Tyle rzeczy tutaj nakładę, że poniżej 30 FPS-ów to zbije. Tak, tak. Boże, jaki syf. No i tu niemiłosiernie śmiecą. A ten chłop to tutaj kurwa od roku już siedzi, ty. Ten chłop usiadł i się nie ruszył od 3 dni. Może on bezdomny jest po prostu. Pana, co z panem? Więcej maszyn, za mało maszyn. Więcej maszyn. Więcej pieniędzy potrzebujemy. O, pralka się zdupiła. Boże. Maszyny trzeba uzupełnić. Szybko. Iś. Wszystko? Dobra. Tutaj też, dobra. Dobra. Więcej pralek! Kurde, coś mało hajsu, tylko 2000? Żałosne. Dawaj na razie te zwykłe pralki tutaj. Bo suszarek oni mają, więc 3 pralki kolejne. Tutaj ustawimy akurat. Boże, te FPS-y! Nie, ta gra się wykrzaczy, jestem tego pewien. Dobra. Pyk. O, ciasno, ale własno. Bardzo dobrze. Jeszcze jedną suszarkę chyba utkam, nie? Dam radę tu jeszcze jedną suszarkę? Wydaje mi się, że dam radę. Oho, tu się towar skończył. Jasny gwint. Jeszcze tutaj ewentualnie będę mógł pralki ustawiać. No jak się uprę, to też na tym tutaj suszarki też będę mógł dać. Teoretycznie. Czekaj, zobaczmy, czy ta jedna suszarka tutaj się zmieści. Nie wiem, czy kupiłem te pralki z tą, z obsługą karty kredytowej. Ajajaj. Bez kitu. O, pyk. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A jakby tak wszystko w dywanach wyłożyć?
Nie no, wtedy śmieci nie będę widział. I tak nie widzę w sumie. Wiem, co to za różnica. Oho. Jakiś szum tutaj jest, nie? Z tych wszystkich pralek. Dobra, może i spać. Może i spać, zobaczymy, co się stanie, jak się prześpię. No tam trochę śmieci, trochę tego, tamtego. Zaraz się uzupełni. A spokojnie. To trzeba naprawić jeszcze. Dobra, uzupełnione. Z tego jednego dyspensera coś tak za bardzo nie korzystają. Boże, światło wyłączyłem w całym lokalu. No cóż, trudno. Opal to światło. O. A jak się trzymają oceny naszego lokalu? Po tych zmianach takich? Nie, no zobacz, wszyscy zadowoleni. 1300 opinii, 5 gwiazdek. Wielki sukces. Ja to się jednak na pralniach znam. Nas opróżniamy, zarabiamy, przeliczamy. Ile tutaj tego będzie? Dobra, tu jeszcze. No, FPS-y siadają. Siadają fest FPS-y. Komputer nie wyrabia tego biznesu. Ja się dopiero rozkręcam. Dobra, przeliczmy tą kasę. Jak to tu wygląda? Ile tutaj mamy z takiego rzutu? 2000, jakoś tak. Dokupuję tych maszyn, ale jakoś nie czuję, żebym więcej zarabiał. Może szybciej zbieram? Nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że tutaj po prostu limit dosiągnęliśmy, nie? W tej lokalizacji. I tutaj kolejne maszyny tak naprawdę, no widać, że nie są wszystkie używane, nie? Widać to po prostu. Czyli limit został osiągnięty. Teraz by się przydało te 30 tysięcy, żeby kupić pralnię w tym. A ile kosztuje na przykład wynajęcie takiej pralni w Londynie? Bo ja bym chciał zobaczyć tylko tą lokalizację. O, w takim Tokio? $200 na tydzień. Okej. A w Londynie? 400 na tydzień. Ty dawaj. Dawaj, chcę to obejrzeć. Wynajmuję. Już trudno tam z tym kupowanym. Wynajmuję. Bo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. O! No! Londyn, jak się masz? Trochę za czysty jak na Londyn, powiem szczerze. Landromat. Ty co, i tu wchodzisz? Jest większa... Nie, no tu jest większa przestrzeń. No tu masz jakieś boczne pokoje. Tu. Fiu, fiu, fiu. To jakiś syp, nie wiadomo, o co chodzi. Tu jakiś... nie wiem. A, i tutaj moje mieszkanko jest. Tak. Do liczenia pieniędzy. Nie, no jest inny układ. Bez kitu. No, tutaj o wiele więcej. A tu, do góry? Do góry też chyba masz. O kurde, nie, no tu... O, tu masz 3 piętra, chłopie. Kurwa, ile tu jest pięter? 5 pięter. Taką pralnię? Przecież to jest giga pralnia, to jest mega pralnia. Jasny gwint. No to tutaj jakby na tych automatów, jak ja na takiej małej przestrzeni tam był problem z FPS-ami, jakby tutaj to zapełnić, każdy pokój tak po sam czub, to jestem pewien, że gierka by skraszowała. Jestem w 100% pewien. No, bez kitu. Znaczy ja mam na przykład tutaj, jak wchodzę do tego... A, widzisz, czyli tutaj każdą rzecz trzeba oddzielnie kupować. Te tam doliczenie monet i tak dalej. No nieźle. No nieźle. Nie, no to czy jest. A tylko ciekawe, czy to obsłuży taką ilość klientów, nie? Jak to masz raz, dwa, trzy, cztery, pięciopiętrowe takie. Jestem bardzo ciekaw, czy to obsłuży, że klientów będzie wystarczająco, żeby zapełnić te 5 pięter. No bo tam już tak czuję z ilością maszyn, którą mam w Nowym Jorku, że to tak, no już tak, kurde, mimo 5 gwiazdek nie ma więcej NPC-tów do zajęcia się tymi wszystkimi maszynami. Nieźle, nieźle. Dobra, starczy tej pralni. Starczy tej pralni, bo mi bania siądzie od tego.